Witam Państwa, właściwie śmiało mogę powiedzieć, witamy Państwa i zapraszamy na wywiad kuriera, który dziś poprowadzą Manuel, Kasia, Aleks, Manuk, Karolina, Janek, Zosia, Ala i Marta. Witam Państwa. Witam również szefa tego przedsięwzięcia, pana Krzysztofa Szybińskiego, dyrektora telewizji Dzieci Dzieciom Ja Jestem. Skąd taki pomysł na stworzenie telewizji interaktywnej, telewizji internetowej właśnie dla dzieciaków, z udziałem dzieci? Tak, bo założeniem telewizji jest to, że dzieci robią wszystko, od robienia zdjęć do emisji w internecie, bo to jest telewizja internetowa. I chcielibyśmy również włączyć w to dzieci niepełnosprawne, których nazywamy przyjacielami. Udaje się wam to? Tak, jako kamerzyści już występują, już pierwsze kroki poczynili i są efekty. Która z was czym zajmuje się w telewizji? W waszej telewizji? Ja jestem spikerką, ale umiem też montować, kamerować, no wszystko troszeczkę po troszku. Ja w telewizji Dzieci Dzieciom jestem kamerzystą i czasami zapowiadam też. A nie obrażasz się, jak ktoś mówi na siebie kamerzysta? Nie wolisz, żeby się zwracać do siebie na przykład operator kamery? Nie, dobrze, może być tak. Kto zajmuje się montażem? Ja się zajmuję przede wszystkim, ale tak tylko jeżeli chodzi w reżyserce na planie, a później tak całość montuje pan Krzysztof. Kasiu, a ty co robisz w telewizji? Ja czasami kameruję, czasami udzielam wywiadu. Czym zajmuje się Manuk? Ja też lubię kamerować i tak dalej, tak. Karolina, a ty co? Jestem spikerką, przeszłam przez te wszystkie etapy, ale jeszcze nie montuję. Przez te wszystkie etapy? Co masz na myśli mówiąc te wszystkie etapy? Zaczynając od zrobienia zdjęć do montażu, przechodziliśmy przez to. Mhm. Czyli znaczy się każdy proces i każdy punkt produkcji programu? Tak. Ciężko, trudno było się tego nauczyć? Nie. Trochę pracy. Nie. Ale jeśli pan Krzysztof właśnie pomagał nam w tym, było nam łatwiej. Mhm. Czy macie jakieś swoje ulubione części programu? Tak. Jakie? Manuel, co lubisz najbardziej w swojej telewizji? Ja? Kamerować. Kamerować lubisz, tak? A wy? Dla mnie najlepszą częścią programu jest wesoła kuchnia, ponieważ można się trochę pośmiać. No i po prostu lubię gotować, dlatego. Uśmiechacie się. Ja teraz chciałbym trochę poważniej zadać pytanie. Jakie jest przesłanie waszej telewizji? Przesłanie naszej telewizji polega na tym, żeby głosić Ewangelię i tego, co Jezus nauczał. I nie wiem. Żeby pokazać dzieciom Jezusa Eucharystycznego. To jest główny cel telewizji. A ewangelizujecie tak zupełnie na poważnie, czy jednak staracie się troszeczkę bardziej tak po młodzieżowemu, po dziecięcemu? Tak, właśnie przepleść to troszeczkę z zabawą, żeby było interesujące. Ile czasu antenowego zajmuje wasz program? Na razie godzinę. Mniej więcej, czasami zajmuje nam to trochę dłużej. Czy jest podzielone na jakieś bloki, czy są w nim reklamy? Tak, są podzielone na bloki, reklam żadnych nie ma. No i poszczególne jakieś takie wesoła kuchnia, wiadomości, godzinia. Podróże dookoła świata. Telewizja Dzieci Dzieciom Ja Jestem. Dobrze się czujecie w tej telewizji? Tak. Tak. A chcielibyście więcej zmienić? Nie. Może chcielibyśmy, żeby ta telewizja pojawiła się na tajnikach naziemnych. Już nie tylko odbiór przez internet, ale również naziemny, tak? Chcielibyśmy też powiększyć grono naszej telewizji. Panie dyrektorze, ile osób tworzy tę telewizję? W tej chwili jest to 15 osób, w tym jest 5 osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o dorosłe osoby, to praktycznie są 4 osoby tylko. I właśnie naszym pragnieniem jest, żeby jakieś osoby z doświadczeniem mogły się w to włączyć, w to przedsięwzięcie. Gdzie was można szukać? No, na internecie www.dziecidzieciom.pl. Jakie trzeba wymagania spełniać? Czemu trzeba sprostać, żeby chciało się chcieć pracować z wami? No właśnie, to jest dobrze powiedziane. Ja zawsze dzieciom mówię, że wam się chciało chcieć. Co trzeba spełniać? No po prostu trzeba mieć otwarte serce i mieć chęć pomóc dzieciom, bo naprawdę niezależnie od tego, co robią, bo jak dzieci mówiły o blokach programowych, to jest ich kilka. Jest wesoła kuchnia, jak powiedziały, podróże dookoła świata, gość dnia, wiadomości, kącik religijny. Tak, to są mniej więcej bloki 10-minutowe. I każdy może mieć swój blok.
Tak. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Zachęcam do oglądania telewizji Ja Jestem. Zapraszam również na kolejny wywiad Kuriera. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry w Dniu Dziecka. W telewizyjnym Kurierze Warszawskim witają Państwa Janek Borczyński i Joanna Smandowska. Byliśmy dziś w Sejmie, siedzieliśmy w fotelu burmistrza Śródmieścia i w rządowym samolocie. Dzieciom prawie wszystko było dziś wolno, drzwi najważniejszych urzędów stały otworem. W kuluarach Sejmu było dziś jak w wesołym miasteczku, atrakcji co niemiara. Przebierańcy na szczudłach, góry słodyczy, maskotki kaczuszki. Było też polowanie na autografy osób znanych ze szklanego ekranu. W sali plenarnej nastrój poważny. Dzieci zadawały politykom pytania bardzo serio. Tematy wiązały się właśnie z globalizacją, czyli jak rząd zamierza powstrzymać masową emigrację ludności, jakie plany ma Ministerstwo Finansów. Nie wszystkie odpowiedzi zadowoliły młode posłanki i posłów. Kiedy mieli czas na odpowiedź, mówili o wszystkim innym, tylko nie o tym, jakie były zadane pytania. I właściwie się kompromitowali. Tak. Dzieci mogły też wyrazić swoje zdanie na specjalnej sesji Rady Warszawy. Gdybym był prezydentem, zacząłbym budować więcej boisk, ponieważ według mnie jest to jedna z ważniejszych rzeczy, gdyż udało nam się zorganizować bardzo ważną imprezę piłkarską, jaką jest Euro 2012. No a przecież jak mamy wygrywać mistrzostwa, skoro nie mamy boisk? Premier zaprosił najmłodszych na pokład najlepiej strzeżonego rządowego samolotu TU-154M. Minister kultury oraz burmistrz Pragi Południe czytali dziś bajki najmłodszym warszawiakom, ale to nie wszystkie atrakcje. Było dużo konkursów, lepienie z gliny, teatrzyki i góry słodyczy. W Muzeum Etnograficznym najmłodsi uczyli się trudnej sztuki lepienia z gliny. To jest tukan połączony z kurą, połączony z ptakiem kiwi, który miał operację. A jaką miał operację? No, przebicie brzucha, aby wydawał lepszy dźwięk. W przedszkolu Misia Czarodzieja na Pradze Południe 50. urodziny świętował tygodnik Miś. Fragmenty bajek z pierwszych numerów pisma czytał minister Kazimierz Michał Ujazdowski. Sam z misiowych postaci najbardziej lubił Puchatka. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na drzewach miałyby chatki, a że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy po drzewach wspinać. Misie zabawki nie są już zbyt popularne. Ja lubię bardzo Arrorę. A co to jest takiego? Ona ma różową sukienkę i ma złote włosy z złotą koroną. W Muzeum Powstania Warszawskiego najmłodsi obejrzeli przedstawienie oparte na książce Tajemnice łazienek. Były czytane również w trakcie wojny, na pewno również w trakcie powstania. Ta książeczka na pewno była w bibliotekach wielu rodzin. Przedstawienie będzie można obejrzeć również jutro.
Raz w roku możemy rządzić, a dziś dla moich kolegów z Żelachowa mamy bardzo dobrą informację. Młodzież z gminy Żelechów od września będzie miała bliżej do szkół. Przy trzech wiejskich podstawówkach powstaną gimnazja. Gmina chce gruntownie przebudować oświatę, co nie tylko zapobiegnie zamykaniu małych placówek, ale jednocześnie pozwoli na ich rozbudowę. W szkole podstawowej w Stefanowie uczy się ponad 80 dzieci. Budynek ma 70 lat, ale wygląda jak nowy. W perspektywie najbliższej jest budowa wielofunkcyjnego boiska, takiego z prawdziwego zdarzenia boiska, które bardzo potrzebne jest dla tego środowiska. Mieszkańców cieszy też to, że od września będzie tu gimnazjum. Skończą się uciążliwe dojazdy do jedynego w gminie gimnazjum w Żelechowie. Teraz to nauczyciele będą dojeżdżać do uczniów. Jestem bardzo zadowolona z tego, gdyż jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności, że na pewno dojazdy by były dla mnie uciążliwe i jeszcze dla dziecka. Gimnazja mają powstać także w dwóch innych wiejskich szkołach. Do gimnazjum w Żelechowie przeniesie się podstawówka, która dotąd wynajmowała pomieszczenia w liceum. Gmina w ten sposób dobrze wykorzysta odnowioną właśnie bazę oświatową i zaoszczędzi sporo pieniędzy. Ale nie tylko o to chodzi. Doszliśmy do wniosku, że trzeba rozczłonkować po prostu, żeby młodzież ta lokalna z miejscowości wiejskiej wróciła tam na ten teren swój lokalny. Zaoszczędzone pieniądze Żelechów chce przeznaczyć na kolejne inwestycje w szkołach. Na oświatę wydaje połowę z 16-milionowego budżetu. Te informacje dotyczą nas wszystkich. Strategia energetyczna, europejska polityka sąsiedztwa i traktat konstytucyjny Unii Europejskiej to główne tematy poruszane w Płocku przez premierów Polski i Litwy. Miejsce, w którym doszło do spotkania premierów Jarosława Kaczyńskiego i Gediminasa Kirkilasa, nie jest przypadkowe. PKN Orlen jest właścicielem największej na Litwie rafinerii w Morzejkach. Oprócz zagadnień energetycznych szefowie rządów rozmawiali też o sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. Budowa ulicy księdza Jerzego Popiełuszki w Sielcach utknęła w martwym punkcie. Przyczyną niedokończonej od 5 lat inwestycji są kłopoty związane z wykupem działek od prywatnych właścicieli. Według pierwotnych planów droga miała przebiegać obok nieruchomości należącej do Marka Greibusa. Miała, bo w 2000 roku niespodziewanie zmieniono koncepcję inwestycji. Miała mieć szerokość 25 metrów, natomiast wcześniej zaprojektowana ulica miała mieć szerokość 20 metrów. Poszerzenie pasa drogowego spowodowało, że nowa ulica ma przebiegać dokładnie przez środek budynku. Dwie próby wywłaszczenia nie powiodły się. Oferowane przez miasto ceny były trzykrotnie niższe od oczekiwań właściciela. Chcielibyśmy usłyszeć deklarację, że władze miasta są gotowe wypłacić cenę średniorynkową obowiązującą na terenie miasta Siedlce. Szansą na rozwiązanie trwających od 7 lat przepychanek jest najnowsza specustawa, która w ciągu kilku tygodni umożliwi inwestorowi przejęcie niezbędnych